Witajcie moi drodzy. Dzisiaj kilka słów na temat tego, jak uszczelnić jelita i dlaczego jest to tak bardzo istotne, żeby o nie zadbać w taki sposób, aby nie było komplikacji zdrowotnych i żebyśmy cały czas czuli się dobrze, tak? Bo wiadomo, że w naszych jelitach jest 80% naszej odporności, więc musimy tutaj o tym pamiętać. Jelita jest to bardzo ważna część naszego organizmu i dlatego trzeba zawsze dbać o to, aby po pierwsze oczyszczać je regularnie z pasożytów i różnych innych patogenów, zażywać probiotyki, czyli kiszonki, wspomagać się różnymi też suplementami, probiotykami, synbiotykami i dbać o to, żeby te ściany jelit były szczelne. Dlatego, że nieszczelność jelit jest bardzo niefajną sprawą, dlatego że może prowadzić do chorób autoimmunologicznych, tak? Czyli chorób, w których nasz organizm atakuje sam siebie, na przykład choroba Hashimoto, czy łuszczyca, czy RZS, czy jakieś inne choroby, często jakby łagodnieją, czy nawet znikają w momencie, kiedy uszczelnimy ściany jelit, pozbędziemy się tych toksyn, tak, z organizmu. W momencie, kiedy spożywamy rzeczy, które nie służą jelitom, na przykład gluten, który nam rozszczelnia te mikrouszkodzenia i powoduje, że jeszcze bardziej one się rozszerzają. Później w związku z tym niestrawione części pożywienia, białka przede wszystkim, dostają się do krwiobiegu i jest tak zwany stan zapalny w organizmie, tak? Cały czas ten stan zapalny jest. W związku z tym bardzo ważną rzeczą jest dbanie o uszczelnienie jelit. Można sobie zrobić taki test domowy, wypić sobie sok z buraków i zobaczycie, po jakim czasie wasz mocz się zabarwi na czerwono. Jeśli będzie to po 2-3 godzinach, znaczy się, że macie nieszczelne jelita. Jeśli dopiero na drugi dzień po wypiciu takiego soku zobaczycie przebarwienie, to znaczy, że te jelita są w dobrym stanie. Natomiast z tego, co mi wiadomo, z mojego doświadczenia wynika, że no, większość z nas niestety te jelita ma troszkę zdezolowane, zniszczone poprzez złe odżywianie, poprzez to, że jest nadmiar patogenów, pasożytów, które się wgryzają również w ściany jelit i po prostu powodują uszkodzenia. Co w związku z tym? Na pewno odpowiednia dieta bogata w probiotyki, czyli kiszonki, tak? Wszystko możecie kisić, także nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Unikanie nadmiaru glutenu, który, tak jak powiedziałam, rozszczelnia i powoduje uszkodzenia jeszcze większe po prostu tych ścian. Oczyszczanie się regularne z pasożytów. Bardzo fajną rzeczą jest L-glutamina. Tak? Kupicie sobie to w sklepie dla sportowców. Pamiętajcie, że żeby wybrać dobrą jakościowo L-glutaminę, która nie posiada w sobie w składzie stearynianu, magnezu lub soli magnezowych kwasów tłuszczowych. Jeśli takową znajdziecie, to sobie zakupcie. Po tygodniu czasu już widać efekty. Już powiedzmy, jak wypijecie ten sok z buraka, już nie będzie po 2-3 godzinach zabarwiony mocz, tylko będzie o wiele później lub nawet na drugi dzień. Więc jest to do zbadania działanie takiej L-glutaminy, do zbadania normalnie w warunkach domowych. Także dbajcie o swoje jelita, tam, tak jak powiedziałam, jest większa odporność, tam się rodzi, tak, w naszych jelitach. Jeśli jelita zabrudzone, to również mózg źle pracuje. Również są ciemne chmury nad głową i nie ma pozytywnego myślenia. Często jest to związane właśnie z tym, że są patogeny, jelita są rozszczelnione, jest stan zapalny w organizmie, który właśnie powodują te białka i przecieki nieodpowiednich rzeczy, które powinny być tylko i wyłącznie w jelitach. Wtedy sobie robimy raz na jakiś czas lewatywę, pozbywamy się tych nadmiarów negatywnych rzeczy, które tam się znajdują, złogów i tak dalej. Jeśli są uszczelnione jelita, to się dalej nie przedostaje do naszego krwiobiegu i nie ma stanu zapalnego. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, aby dbać o tą florę bakteryjną w jelitach, ponieważ tam jest 2 kilo ponad dobrych bakterii, także
nie trujemy się antybiotykami, żadnymi syntetykami, które niszczą tą florę, tak? Bo one nie to, że niszczą tylko złe bakterie, ale również niszczą dobre, więc trzeba to później czasami półtora roku nawet odbudowywać po antybiotykoterapii, także uważajcie na to, co spożywacie, co zażywacie, co wkładacie do waszych organizmów i regenerujcie sobie swoje jelita regularnie, tak? To by było na tyle dzisiaj. Żegnam się z wami. Do następnego razu. Hej!